Dożynkowe obchody gminy Grunwald zorganizowano w Stembarku. Tłumnie zgromadzeni mieszkańcy mieli możliwość skorzystania z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów wydarzenia, a pogoda była wręcz wymarzona. Obchody święta wsi rozpoczęła plenerowa msza święta, podczas której duchowni dziękowali za obfite plony oraz modlili się w intencji rolników. Po zakończeniu mszy kapłan pobłogosławił piękne dożynkowe wieńce. Tuż po tym odbyło się błogosławienie i łamanie chleba wypieczonego z tegorocznych plonów. Wójt i starostowie dożynkowi ruszyli na spotkanie mieszkańcom, którzy chętnie częstowali się chlebem. W organizację wydarzenia jak zwykle włączyły się koła gospodyń wiejskich. Na barwnie przystrojonych stoiskach można było spróbować tradycyjnych polskich przysmaków przygotowanych i przez doświadczone gospodynie, i przez dożynkowe debiutantki. Serniki, bułeczki, jagodzianki, grzybki, metrowce, drożdżak. Dzisiaj w ogóle my jesteśmy bardzo młodym kołem, ponieważ w ogóle w tym roku w sumie kończymy roczek i no tak naprawdę to są nasze pierwsze dożynki. Przyjechałyśmy ze swojskim chlebem, w sumie z dwoma rodzajami swojskiego chleba, który same piekłyśmy. Na dożynki w Grunwaldzie przygotowałyśmy rosół z domowym makaronem, flaki, chleb sam pieczony na zakwasie, pierogi z mięsem, z kapustą, z grzybami i ze szpinakiem, makowiec, pleśniak, ciasto ze śliwkami, spajda chleba ze smalcem i z ogórkiem i pasztet domowej roboty. Podczas święta wsi w gminie Grunwald nikt nie pozostał głodny. Jedzenie to jednak dopiero początek atrakcji. Ci, którzy najedli się do syta, mogli spalić trochę kalorii i poczuć przypływ adrenaliny. Na stanowisku Wojsk Obrony Terytorialnej prezentowano wyposażenie żołnierza. Można także było oddać kilka strzałów do tarczy, a nawet pomknąć przed siebie na wojskowym kładzie. Stanowisko WOT przyciągnęło szerokie grono zainteresowanych, zarówno dzieci, jak i dorosłych. Nie zabrakło też atrakcji tylko dla najmłodszych, od strefy tanecznej przez olbrzymie dmuchane konstrukcje. Każde dziecko mogło tu znaleźć coś dla siebie. Dla młodzieży i dorosłych organizatorzy przygotowali zaś konkurencje sprawnościowe. Najsprawniejsi dostali drobne upominki i coś znacznie ważniejszego – fantastyczne wspomnienia. Mamy piękną pogodę, jest dużo mieszkańców, dzieci, duże zaangażowanie sołectw, kół gospodyń wiejskich, fajnie przygotowane stoiska, także uważam, że jest bardzo dobrze, jest wiele atrakcji, konkursów z nagrodami. Za chwilę będzie też zespół, który będzie śpiewał tutaj dla mieszkańców. Będzie też później o 21:00 gwiazda wieczoru, także naprawdę uważam, że te dożynki będą w tym roku bardzo udane. Ładna pogoda, dużo ludzi. Atmosfera przyjemna, ludzie się bawią, konsumują, oglądają, słuchają. Bardzo przyjemnie, taki fajny piknik. Święto wsi to ważne wydarzenie zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. W miejscu, gdzie niegdyś nasi przodkowie odnieśli wielkie zwycięstwo nad zakonem krzyżackim, władze gminy piszą opowieść o dobrobycie, szacunku i dziękczynieniu za codzienny chleb. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv